Ten film powstał wyłącznie dzięki wsparciu moich patronów. Ogromnie wam za nie dziękuję. Witajcie drogie gałgany, ja jestem Bazok i wracam do tłumaczenia teorii muzyki prostymi słowami. Dzisiaj rozprawimy się z tematem, który bardzo często pojawia się na naszej grupie Discordowej. Pytanie brzmi, czy jeżeli tworzę utwór w tonacji na przykład durowej, to czy powinnam wykorzystywać wyłącznie dźwięki ze skali durowej, wyłącznie akordy ze skali durowej? Odpowiedź brzmi nie, można wykorzystywać wszystkie dźwięki, ale trzeba wiedzieć jak to zrobić, a żeby do tego poziomu dojść, najpierw trzeba wyjaśnić, czym się różni tonacja od skali. Tutaj ogromne podziękowania dla naszego członka społeczności, dla Pudla, który doskonale ogarnia te tematy, pięknie udziela się na naszym kanale Teoria Muzyki i to właśnie dzięki niemu nabrałem chęci i dzięki niemu też nabrałem pewnych narzędzi, które pozwolą mi wam to wytłumaczyć prostymi słowami, bo do tej pory bardziej to czułem niż umiałem zwerbalizować. Zatem zaczynajmy kolejną lekcję. Mówiąc o skali, mamy na myśli schemat odległości między dźwiękami, innymi słowy, szablon interwałów. I teraz dla przykładu, skala jońska, inaczej mówiąc skala durowa, to 2,5 tony, 2,5 tony, 1,5 ton, 2, 2, 2, 1, a patrząc bardziej globalnie, odwołując się cały czas do pierwszego dźwięku tej skali, mamy prymę czystą, sekundę wielką, tercję wielką, kwartę czystą, kwintę czystą, sekstę wielką, septymę wielką. I teraz każda skala jońska ma te same odległości między kolejnymi stopniami, przez co można powiedzieć, że każda skala jońska brzmi tak samo. Te współbrzmienia, które generuje, dają nam jakieś emocje, coś czujemy w trakcie grania i to jest bardzo ważna informacja. Gdy uczysz się nowej skali, nie wystarczy poznać jej opalcowania na gryfie czy na fortepianie, nie wystarczy rozpisać sobie dźwięków na kartce, ale też ćwicząc tą skalę, grając te dźwięki i słuchając współbrzmień, musisz poczuć coś i umieć to sklasyfikować. Potem będziesz w stanie to odtworzyć i dzięki temu budować swoje utwory bardziej świadomie, czy swoje improwizacje. Ale skalę to jest tylko pewne uproszczenie. Tak naprawdę zależy nam na współbrzmieniach, czyli na tych interwałach, które tam się tworzą między dźwiękami i to one dają nam te emocje. Nie zagranie po kolei dźwięków ze skali, tylko wyłuskanie tego współbrzmienia, które w danym momencie zbuduje nam pewien charakter, na przykład melodii. Teraz, gdy do dźwięku C przyłożymy sobie nasz schemat joński, to uzyskujemy gamę C jońską. Mówiąc o gamie, mówimy o konkretnym zbiorze dźwięków, który powstał na bazie reguły danej skali. W zagranicznych opracowaniach nie wyróżnia się czegoś takiego. Mówi się po prostu C Ionian Scale albo C Major Scale. Po prostu tak to działa. Ale to, co jest najistotniejsze, to rozróżnienie tonacji od skali. Tonacja to jest zupełnie inny koncept muzyczno-filozoficzny. Wyobraźcie sobie centrum galaktyki i orbitujące gwiazdy i planety. Naszym centrum galaktyki jest właśnie tonacja, czyli akord, do którego wszystko zmierza. Mamy pewne napięcia, które budują inne akordy, właśnie gwiazdy i planety, ale na samym końcu chcemy, aby nasz utwór rozwiązał całe napięcie na jednym akordzie, na przykład na C-dur albo na C-mol i wtedy mówimy, że to jest w tonacji C-dur albo w tonacji C-mol. Tak najprościej sobie to wyobrazić. I uwaga, istnieją utwory, gdzie mamy tak zwane centra tonalne, więc mamy centrum galaktyki, potem gwiazdy, wokół których orbitują planety i na chwilę na przykład możemy zwieść słuchacza, że rozwiązanie jest w innym miejscu, ale potem czujemy cały kontekst, że to wszystko jednak krąży wokół czegoś innego. Skoro już mniej więcej to wyjaśniłem, czas na przykłady, a najważniejsza rzecz płynąca z tej lekcji to to, aby jak najwięcej słuchać muzyki, jej analizować, śpiewać sobie w głowie, zastanawiać się, dlaczego to wszystko chce mi się rozwiązać na C, skoro akordy są totalnie z kosmosu. Więc najprostszy przykład to wzięcie właśnie akordów ze skali C-dur, biorę pierwszy, C-dur, potem czwarty F-dur, piąty G7 i rozwiązanie na C. Słychać, że gdzieś to poszło, ale chciało wrócić do C-dura. Zobacz, jeszcze raz. Jeżeli i ty chcesz budować tego typu progresję w pełni świadomie, obejrzyj i przerób sobie ten materiał, Podstawy Harmonii Funkcyjnej. Tam tłumaczę te wszystkie podstawowe zależności, które dzieją się w tonacji durowej przy użyciu skali durowej. Koniecznie tam zajrzyj, jest to bardzo ważny i bardzo, myślę, interesujący materiał.
teraz, żeby poprzeć moje poprzednie słowa o tonacji, wykorzystam takie akordy, które nie pasują do skali durowej, a jednak cała progresja będzie chciała się rozwiązać na C-dur. Także posłuchaj i zwróć na to uwagę. Trzeci przykład będzie bardziej wyrafinowany, pojawi się centrum tonalne, czyli ta historia będzie na tyle rozbudowana, że na samym końcu będzie chciała rozwiązać się na C, ale w międzyczasie pojawi się taki ważny punkt ciążący, przy którym możemy chwilę odpocząć i poczuć, że to rzeczywiście jest coś ważnego w tej całej historii muzycznej. Posłuchaj. Przykłady, które zaprezentowałem, dobrze opisują muzykę tonalną, czyli sytuację, kiedy te akordy rzeczywiście gdzieś ciągnie i gdzieś chcą się rozwiązać. Natomiast istnieją również inne przykłady muzyki, mówimy wtedy o muzyce modalnej, kiedy każdy akord jest niezależny od drugiego, jest taką powiedzmy pojedynczą wyspą, plamą brzmieniową i wtedy nie czuć tych ciążeń i na każdym z nich moglibyśmy zakończyć utwór, wcale nie czując pewnego niedosytu. Zatem teraz krótki przykład muzyki modalnej. I to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Ci się podobał i chcesz więcej teorii muzyki, koniecznie zostaw łapkę w górę, daj znać znajomym o moim kanale, a jeżeli chcesz brać udział w dyskusjach związanych z teorią muzyki, dołącz do naszego Discorda. Linki masz w opisie filmu, w pierwszym komentarzu. Jeżeli cenisz sobie moją pracę, chcesz ją wspierać, zapraszam do Gitarowych Dzików Bazoka, czyli patronów mojego kanału. Trzymaj się ciepło, gitary w dłoń, do następnego, cześć!